Witam Państwa i zapraszam na kolejny program telewizyjny Biuro Śledcze. Jesteśmy w Opolu, mieście, które rokrocznie skupia uwagę miłośników polskiej muzyki rozrywkowej, organizowanym tu od dawna Festiwalem Polskiej Piosenki. Mieście, które niedawno dotknięte kataklizmem, tragedią powodzi, skupiło na sobie uwagę szerokiej opinii publicznej i współczucie tej opinii. W naszym programie opowiadamy dramaty mniejsze, jednostkowe, zawinione nie przez żywioły, a przez konkretnych ludzi, którzy często, sprawcy przestępstw kryminalnych, jak dotąd pozostają poza zasięgiem sprawiedliwości. Celem tego programu jest zwrócenie uwagi Państwa i zwrócenie się do Państwa z apelem policji o pomoc przy rozwiązaniu takich niejasnych jeszcze kryminalnych spraw. Jak zawsze chcemy i dziś przypomnieć, zrekonstruować trzy takie kryminalne zdarzenia, które miały miejsce na terenie Opolszczyzny. Jestem pieprzony pedał. Adela! Jestem pedał. Zbieraj! Adela! Zbieraj drzwi! Były kelner, homoseksualista, naprawdę nazywał się Władysław Kalbrun, ale w swoim środowisku nosił pseudonim Adela. Mieszkał w tym budynku Kołłątaja 8. Adres, jak na te środowiskowe zainteresowania, wygodny. 50 metrów od PKS-owskiego dworca głównego w Opolu, około 200 metrów od kolejowego dworca Opole Główne. W tym mieszkaniu na parterze bardzo często dochodziło do towarzyskich spotkań, pijackich imprez. Do tego mieszkania sprowadzani byli przypadkowo poznani, poderwani mężczyźni o homoseksualnych zainteresowaniach. Wujek, syf u ciebie? Syf, ale blisko dworca. Mogłeś sobie co innego wynająć. No chodź, zobaczysz, nie będzie coś. Się... No chodź. Świadkowie stwierdzają, że ostatnio widywano Adelę w towarzystwie młodego mężczyzny, też prawdopodobnie homoseksualisty, który zwracał się do niego familiarnie per wujku. Tego dnia o godzinie 17 widziano go także w tym mieszkaniu. Oto rysopis tego młodego mężczyzny. Wiek około 30 lat, średni wzrost około 173 cm, szczupła budowa ciała. Włosy koloru ciemny blond, czesane na bok. Ubrany był w zieloną kurtkę. Voilà. No pięknie ci to idzie. A, kelnerowałem kiedyś w knajpie. Długo? A, tak sobie, króciutko. No to sobie walniemy po lufniaczku. Tak, dzięki. No to za spotkanie i... Twoje zdrowie. Okej. A to kto? A to Zdzisiu. A ty go skąd wziąłeś? Kolega z Białej Podlaskiej. No to jakiś groźny jest. Z kosą do towarzystwa? Zdzisiu, spokojnie, Zdzisiu, siadaj, proszę cię. Weź sobie szklaneczkę, siadaj. Tak, siadaj sobie. Masz tutaj winka. O, dobre winko. Ty weź sobie, kolega, ten zamek napraw, bo cię jeszcze kto okradnie. Zdzisiu, bo kto mnie okradnie? No, ale... Słuchaj, ty jutro przyjdź do mnie raniutko, zrobisz mi ten zamek. Przyjdziesz? Proszę cię, dobrze? Zrobię. No, to wasze zdrowie. Twoje zdrowie. Ty cwany Lolo, nie bądź taki cwany. Jednego już wykończyłem. Spokojnie. Tym nożem. Spokojnie, młody, spokojnie. Naprawdę, jak Boga kocham. Proszę cię. Młody, uspokój się, dobrze? Już. No jestem już spokojny. No co, to ja wam nie będę przeszkadzał, nie? Widzisz, nie przeszkadzaj. Widzisz, ale przyjdziesz jutro, tak? Raniutko. Dobrze? No proszę cię bardzo. Tak? No. To przyjdź jutro, proszę cię, raniutko, dobrze? Zrobisz mi zamek. No. Tak? No. To na razie. No to pa. No pa. No, młody. Zostaliśmy sami. I nasze winko.
gorąco tutaj jakoś, co? Czekaj. Zaraz się zrobi. Zyczkę. To co robimy? A jak myślisz? Zwłoki zamordowanego Adeli znalazł w sobotę 19 października 1996 roku jego bliski kolega, kumpel od kielicha, który także poprzedniego dnia był tu na wódce. Przyszedł o 11 przed południem, tak byli umówieni, miał wymienić zepsuty zamek w drzwiach. Denat leżał na podłodze z opuszczonymi do kolan spodenkami, był goły. Bezpośrednią przyczyną śmierci były dwa ciosy nożem w klatkę piersiową z lewej strony w serce. Noża nie znaleziono w trakcie oględzin. Przed śmiercią był podduszony. W mieszkaniu były widoczne ślady libacji. Znaleziono butelki po winie oraz paragon świadczący o tym, że Denat poprzedniego dnia około godziny 16 kupował alkohol. W specyficznym i zamkniętym świadku ludzi prowadzących podobny tryb życia jak nasz Adela, tego rodzaju historie wcale nie są tak rzadkie. Opinia publiczna interesuje się podobnymi zbrodniami tylko wtedy, kiedy tyczą ludzi wybitnych, na przykład ze środowiska artystycznego. Wszyscy pamiętamy jeszcze, że z rąk przypadkowego kochanka zginął kiedyś wybitny włoski reżyser filmowy Pier Paolo Pasolini. Stosunkowo niedawno były partner zamordował znanego dyktatora mody Gianniego Versace. Ale ktoś taki jak Adela, opinia publiczna się tym nie interesuje i tylko policji z pozoru zależy na tym, żeby sprawca został wykryty. Ale może tym razem aktywizuje się samo środowisko polskich homoseksualistów. Tego rodzaju morderca, proszę panów, jest zagrożeniem dla całego waszego środowiska przecież. Policji do dziś nie udało się ująć zabójcy Adeli, który, przypomnę, naprawdę nazywał się Władysław Kalbrun. Stąd oczywiście także i w tej sprawie prośba o pomoc do państwa. Kto potrafi rozpoznać i wskazać aktualne miejsce pobytu mężczyzny, który był w mieszkaniu Adeli i którego podobiznę przybliża ten portret pamięciowy? Poszukiwany jest także mężczyzna, którego pokazaliśmy na wstępie naszej historii. Świadkowie opisali go tak. Wiek z wyglądu około 20 lat, wzrost 170 cm, włosy koloru ciemny blond, szczupła sylwetka. Ubrany był w niebieską kurtkę. Policja, gwarantując pełną anonimowość, uprzejmie prosi o kontakt wszystkie te osoby, które mogłyby wnieść coś nowego do tej sprawy, do tego śledztwa. Proszę zapisać numer telefonu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 077 22 22 32. Halo? Cześć, kochanie. O, cześć. Jak egzaminy? No świetnie, słuchaj, bo pracę, że wszystkie zdałam. No świetnie, gratuluję. To kiedy będziesz w domu? No, będę dziś koło 15, także wyjdź z małą po mnie na dworzec PKS, dobra? Oczywiście, że będziemy. Cześć, pa. Joanna Marecik. Ma 23 lata, męża, 4-letnią córeczkę. Mieszka i pracuje w Nysie. Tam skończyła liceum ogólnokształcące i tam jest lektorką języka angielskiego w szkole podstawowej numer 8. Jest ambitną dziewczyną i postanawia uzupełnić wykształcenie. Zapisuje się na zaoczne studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Dziś jest to już Opolski Uniwersytet. Z tymi studiami różnie bywa. Konieczne są częste dojazdy. Na trasie Nysa-Opole Joanna kursuje kilka razy w tygodniu. Czasem jest to PKS, czasem kolej,
ale najczęściej i najchętniej autostop, który znacznie przyspiesza powrót do domu. Maja 1993 roku była niedziela. Joanna była w Opolu cały weekend, przyjechała w piątek wieczorem. Całą sobotę trwały intensywne zajęcia na uczelni, jeszcze w niedzielę rano jakiś dwugodzinny wykład. O 10 była wolna. Na piechotę przyszła tu, to jest ulica Wrocławska, wylot na Nysę. Na wysokości tego przystanku stawiają się ludzie szukający tak zwanej okazji. Joannę widziano tu jeszcze około godziny 11. Do jakiego wsiadła samochodu, nie wiemy, ale stąd właśnie jakąś okazją odjechała. Czy może pani zaspokoić moją ciekawość, co tak atrakcyjna kobieta może robić w niedzielę na skraju szosy? Może pana rozczaruje, ale taka kobieta... Joanna była atrakcyjną, wysportowaną, odważną i pewną siebie dziewczyną. Ukończyła kurs samoobrony. Miała 170 cm wzrostu, włosy blond. Tego dnia była ubrana w zielone jeansowe spodnie, fioletowy sweter, białe plastikowe buty. Pieczone, kurde, nigdzie nie jedziemy tam, nigdzie. Cało? No, nic się nie dzieje. Koło się powoli. Lasek Bierkowicki, nieopodal Wrzoskowa, kilka kilometrów od Opola, kilkaset metrów od głównej trasy Opole-Nysa, kilkadziesiąt metrów od asfaltowej trasy alternatywnej, tak zwanej obwodnicy. W przyszłości tędy biec będzie obwodnica Opola. To jest to miejsce, w którym doszło do tragicznego zdarzenia. Na czym polegał natomiast w szczegółach jego przebieg, tego nie wiemy i wszystko, co rekonstruujemy, jest tylko policyjnym domniemaniem, hipotezą śledczą. Policja zakłada, że kierowca wiozący tej niedzieli Joannę skręcił w tę obwodnicę właśnie, a z niej w leśną drogę w głąb tego bierkowickiego lasku. Pozostaje faktem, że Joanna tego dnia do męża, do dziecka, do Nysy już nie dotarła. Nie doczekawszy powrotu żony do późnego wieczora, mąż Joanny, pan Marek, najpierw zadzwonił raz jeszcze do Opola i upewnił się, czy przypadkiem nie wróciła do rodziny, rezygnując z podróży do Nysy, ale kiedy usłyszał, że nic o niej nie wiedzą i że ich zdaniem dawno już powinna być w domu, zdecydował się pójść na komendę rejonową policji w Nysie. Poinformował o powodach swojego zaniepokojenia, o treści telefonu od żony rano, o tym ostatnim do Opola, do rodziny, no i złożył zawiadomienie o zaginięciu żony. Rozpoczęto poszukiwania. Bezskuteczne poszukiwania zaginionej tylko teoretycznie Joanny trwały blisko rok. Dopiero 5 kwietnia następnego 1994 roku w tym kompleksie leśnym dwóch małych, bawiących się tu chłopców znajduje przykryte gałęziami ludzkie szczątki. W odległości kilkudziesięciu metrów od drogi asfaltowej, 20 od leśnej, prostopadle od niej biegnącej. Zarówno szkielet, jak i znajdujące się w jego otoczeniu przedmioty oczywiście zabezpieczono do dalszych badań. Oglądając w komendzie rejonowej policji w Nysie znalezione przedmioty żony, mąż stwierdził, że brakuje między innymi skórzanej czarnej torebki, dokumentów na jej nazwisko, skórzanego brązowego portfela, kilku sztuk odzieży, a także przenośnego komputera marki Atari Portfolio o numerze R116-491-7901 wraz z dyskietką, na której były zapisane gry Miner, Mastermind oraz baza danych z adresami osób znajomych państwa M. Mimo zaginięcia tych przedmiotów, policja uważa jednak, że ważniejszym był seksualny, a nie rabunkowy motyw tej zbrodni. Przy szczątkach zwłok znaleziono 3 złote pierścionki, obrączkę, łańcuszek, kolczyki, a obok leżały nożem rozcięte majtki. W
tej sprawie więcej jest wątpliwości niż pewności i faktów. Policja adresuje do państwa za naszym pośrednictwem trzy główne pytania. Czy jest ktoś, kto 23 maja 1993 roku między 10 a 12 przed południem, przypominam, że to była niedziela, widział w rejonie ulicy Wrocławskiej w Opolu Joannę wsiadającą do jakiegoś samochodu? Czy kilka godzin później, między 11 a powiedzmy 16, w rejonie Lasku Bierkowickiego ktoś ze spacerowiczów przyglądał się jakimś okolicznościom zajść, które tutaj nastąpiły? Czy ktoś z właścicieli lombardów albo komisów pamięta może wspomniany już komputer, który oferowano do sprzedaży, lub ktoś, kto nabył taki komputer i ma go do dziś? Na wszystkie te pytania odpowiedzi oczekuje Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Numer telefonu sekretariatu 077 22 22 32. Początek października to rokrocznie okres kampanii cukrowniczej. W 1991 roku cukrownia Otmuchów, jak każdego roku, zatrudniła na czas tej kampanii dodatkowych sezonowych pracowników. Przyjechali tu z okolic, zamieszkali, ciężko pracowali, a po pracy, jak to normalni młodzi mężczyźni, wyrwani z normalnego otoczenia, szukali rozrywki i kobiet. Policja nie wyklucza, że te okoliczności stanowić mogły kontekst zbrodni, którą chcemy odtworzyć teraz. Dorota W. skończyła zawodową szkołę cukierniczą i w tym zawodzie pracowała w przedsiębiorstwie Cukry Nyskie. Miała 20 lat, była panną na wydaniu. Kawalerów nie brakowało, znajomości miała liczne, wiek do takich poszukiwań uprawnia. Ale bywała też, jak opowiadano potem, naiwna i łatwowierna. Pracowała w Nysie, a mieszkała w Malarzowicach Małych, niewielkiej, jak sama nazwa wskazuje, miejscowości odległej stąd o mniej więcej 12 kilometrów. Dojeżdżała autobusem PKS. 4 października skończyła pracę o 22. O 22.25 z tego przystanku odjechała kursowym autobusem relacji Nysa-Szklary przez Grądy do domu. Autobus był praktycznie pusty. Na przystanku, na którym wsiadła Dorota razem ze swoim dobrym znajomym, kolegą, rówieśnikiem, nikt poza nimi nie wsiadał. Do miejscowości Grądy, w której zamierzali wysiąść, jedzie się około kwadransa. W Grądach wysiedli oboje i, co potwierdza kierowca, tylko oni. Kilkadziesiąt metrów stąd za chwilę się pożegnali. Kilka minut później chłopak był w domu. Dorotę czekała jeszcze dwukilometrowa wędrówka do Malarzowic. Chłopak twierdzi, że słyszał jakiś jadący przez wieś mały samochód, być może Fiat 126P, ale czy to jest trop? A poza tym, kto z nas wie, kiedy tak naprawdę wyrusza w swoją ostatnią drogę? Wersji związanej z osobą sprawcy czy sprawców, choć raczej zakłada się, że sprawca był jeden, jest wiele. Może przechodzień, może rowerzysta, może traktorzysta, ale nie jest wykluczona także wersja ze wspomnianym już maluchem. Są świadkowie, którzy twierdzą, że Dorota niewiele przed śmiercią informowała, że jest śledzona przez jakichś ludzi poruszających się białym
Fiatem 126P, że dwóch natrętnych jego pasażerów kiedyś proponowało jej przejażdżkę, której odmówiła, że słowem boi się samochodu. Następnego dnia około godziny 15 na policję zgłosił się ojciec dziewczyny, informując, że Dorota od poprzedniego wieczora nie wróciła do domu. Rozpoczęto poszukiwania oczywiście od tego miejsca, to znaczy odcinka szosy, którym codziennie wracała Dorota do domu. I niebawem znaleziono pierwsze ślady. Torebkę dziewczyny i liczne ślady krwi dowodzące, że atak nastąpił właśnie tu. Do dziś symbolizuje to miejsce ten stojący przy drodze krzyż. Sprowadzono policyjnego psa, który zaprowadził policjantów, ekipę dochodzeniową, na drugą stronę szosy. Odtworzono domniemany przebieg tego zajścia. Sprawca pobił bardzo ciężko dziewczynę już na szosie, ale ona próbowała jeszcze ratować się ucieczką. Uciekała w pole w kierunku tej kępy drzew. Po drodze znaleziono wielokrotne dalsze ślady krwi, dalszej agresji dowodzące, także wybite zęby i wręcz fragmenty kości szczęki. Także odzież dziewczyny, zakrwawioną dżinsową kurtkę i bliżej takiego stogu siana bluzkę dziewczyny. Ale samej ofiary w tym miejscu nie udało się odnaleźć. 8 dni później, 12 października 91 roku, dwaj wędkarze łowiący ryby w starym korycie Nysy Kłodzkiej w rejonie wsi Wójcice, w niewielkiej odległości od zbiorników od Muchowskiej Cukrowni, zauważyli wystające z wody ludzkie stopy. Zawezwali policję. Po wyciągnięciu ciała zidentyfikowano je jako zwłoki Doroty W. Głowa Denatki owinięta była damską bluzką, do szyi przymocowany był sznurkiem jutowy worek. W jego wnętrzu znajdowały się kamienie polne o wadze około 20 kg, folia polietylenowa, para roboczych rękawic, damski czarny but, jutowe płótno z widocznymi plamami koloru brunatnego, urwana kieszeń ubrania roboczego koloru granatowego. Zapis lekarski z oględzin zwłok jest przerażający. Zmasakrowana twarz, połamana szczęka, wybite zęby. Dowody drastycznego gwałtu, łącznie z kilkukrotnym rozerwaniem szyjki macicy. Bezpośrednią przyczyną śmierci były rany twarzy i jamy ustnej, powodujące uduszenie się krwią. Mimo intensywnego śledztwa, w ramach którego przesłuchano kilkaset osób, policja do dziś nie znalazła mordercy. Mógł to być ktoś, kto znalazł się na tym odcinku drogi tej nocy przypadkowo, a mógł to być ktoś wcześniej Dorotę znający. Tu poszukiwania tyczyły pracowników PKS-u między innymi, ale także osób związanych z działalnością od Muchowskiej Cukrowni, sprowadzoną w tym czasie tutaj właśnie cukrowniczą kampanią. Policja między innymi znalazła i taki trop. Dorota kilka dni przed śmiercią odwiedziła przychodnię ginekologiczną przy ulicy Moniuszki w Nysie i tam widziano ją w rozmowie z jakąś kobietą. Notabene ta kobieta jest także poszukiwana. Czyżby zatem wchodził w grę motyw dodatkowy, poza seksualnym, motyw zemsty? Jakiś odtrącony wcześniejszy adorator? Więcej pytań niż faktów. Wszystkich tych z Państwa, którzy mogliby wnieść do tej sprawy, do tego śledztwa, jakieś nowe okoliczności, którzy umieją coś powiedzieć więcej na temat tego, co stało się wieczorem 4 października 1991 roku pod Otmuchowem, prosi o kontakt Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, numer telefonu 077 22 22 32.